Ostatnio wielu Polaków w Warszawie i na Górnym Śląsku otrzymało listy z informacją o podwyżce cen prądu. Wynosi ona około 15%. Być może nie jest to dużo, bo skala podwyżki w innych regionach kraju jest niewiele mniejsza. Jednak bulwersuje coś innego. Zarówno na Górnym Śląsku, gdzie działa szwedzki Vattenfall, jak i w Warszawie, gdzie działa niemiecki RWE, do podwyżki ma dojść bez zgody Urzędu Regulacji Energetyki. A przecież taryfy dla klientów indywidualnych w Polsce muszą być zatwierdzane przez urząd. Takiego wymogu nie ma w przypadku firm i między innymi dlatego ceny prądu dla przedsiębiorstw wzrosły ostatnio około 50%. Kiedy prywatyzowano w Warszawie Stoen, politycy SLD mówili, że ta prywatyzacja nie tylko polepszy konkurencję na polskim rynku energii, ale także nie doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu cen. Teraz widać, że te zapowiedzi się nie sprawdziły. Ceny rosną, a według analityków RWE będą rosły także w tym roku. Oni przewidują, że po obecnej podwyżce do kolejnej może dojść około lipca i będzie ona znacznie większa. Uzasadnień na to mają oczywiście mnóstwo. Droższa energia kupowana na rynku hurtowym, droższy węgiel, a także wymogi ochrony środowiska. Jednak jeśli będzie tak dalej, to Polacy będą zbyt dużo płacić za ochronę klimatu i stanie się to zbyt szybko.